dobry, nazywam się Monika Olczak-Mazurek, jestem lekarzem pediatrą. Pracuję w POZ-cie, w Tomaszowskim Centrum Zdrowia. Skończyłam studia medyczne w 2003 roku na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Do 2007 roku pracowałam w tutejszym oddziale dziecięcym. Następnie w typowej takiej poradni pediatrycznej dla dzieci w Rawie Mazowieckiej. Obecnie od lipca bieżącego roku ponownie tutaj w szpitalu, ale jako lekarz pediatra w poradni dziecięcej. Placówka nasza chętnie przyjmuje małych pacjentów, zarówno w celach profilaktycznych, jak i w celach leczniczych. Jesteśmy w stanie zapewnić opiekę zarówno dzieciom zdrowym, jak i chorym. W związku z tym, że nadeszła jesień, dzieci zaczęły kontaktować się zarówno w szkołach, przedszkolach, w żłobkach. Lada moment rozpocznie się sezon zachorowań i prawdopodobnie będą wymagały większej opieki lekarskiej niż w sezonie letnim. W związku z tym serdecznie zapraszamy do naszej placówki. Jesteśmy w stanie codziennie zapewnić opiekę Państwa dzieciom. Osoby dorosłe zapisują się do nas od marca, dzieci właściwie od lipca bieżącego roku. I tych pacjentów rzeczywiście cały czas stale przybywa. Zapisy przyjmowane są do nas na zasadzie składania deklaracji. Chętnie zapraszamy wszystkich rodziców, którzy zainteresowani są współpracą z nami. Można przepisać się w wybranym przez siebie dogodnym momencie. Deklarację wypełniamy bądź na miejscu, bądź zabieramy ją ze sobą, przynosimy gotową tutaj do nas do rejestracji. W związku z tym, że poradnia mieści się na terenie szpitala, dysponujemy szerokim zapleczem diagnostycznym dla naszych pacjentów. W grę wchodzą wszystkie poradnie specjalistyczne dostępne w szpitalu, jak również laboratorium, rentgen i oddział pediatryczny, który również bardzo chętnie z nami współpracuje i służy pomocą w leczeniu małych pacjentów. Badania krwi w naszej placówce są wykonywane codziennie. Czasami korzystamy z tak zwanej wersji badań w formie pilnych, to znaczy wyniki tych badań mamy w przeciągu godziny do półtorej maksymalnie i na tej podstawie jesteśmy w stanie zadecydować, czy pacjent, dziecko wymaga hospitalizacji, czy może być leczone spokojnie w domu. W momencie, kiedy pacjent trafia tutaj do nas i wymaga ewentualnie leczenia szpitalnego, tę decyzję podejmujemy wspólnie z rodzicami na podstawie samego badania lekarskiego, jak również badań laboratoryjnych, które są u nas możliwe i dostępne. I na tej podstawie ewentualnie wypisujemy skierowanie do oddziału dziecięcego. Oczywiście w związku z tym, że ta współpraca układa nam się tutaj bardzo poprawnie, to dziecko praktycznie jest w danym dniu przyjęte do szpitala, jeżeli wymaga takiej sytuacji tego. Oczywiście chętnie zapraszamy wszystkie dzieci, które są również zdrowe, nie chorują, a wymagają typowej profilaktyki, czyli szczepień ochronnych, bilansów, ewentualnie jakichś innych działań służących temu, żeby poprawić ich samopoczucie. W związku z tym również i taką populację bardzo chętnie tutaj widzimy. Z reguły tutaj dzieci przychodzą bardzo chętnie. Mało kiedy pacjenci rzeczywiście tutaj się boją i płaczą. Nastawienie tutaj zarówno moje, jak i personelu do pacjentów jest wyjątkowo dobre. Nawiązujemy współpracę. Każda wizyta kończy się jakąś formą nagrody dla małego pacjenta. No, na chwilę obecną mamy właśnie tutaj, nie wiem, lizaki, mamy wszelakie naklejki pod tytułem Dzielny pacjent, który tutaj hojną ręką rozdajemy pacjentom, po to, żeby właśnie sama wizyta nie wiązała się dla dziecka z przykrą koniecznością, ale była też formą jakiejś takiej nagrody i zabawy. W związku z tym, że nadchodzi sezon zachorowań, należy zwrócić szczególną uwagę na opiekę i na profilaktykę, jeśli chodzi o małych pacjentów. I tutaj przede wszystkim znaczący wpływ ma na zdrowie naszych dzieci żywienie. Należy suplementować witaminy, przede wszystkim w postaci świeżych owoców, warzyw, soków owocowych. Jeżeli nie ma takiej możliwości, oczywiście w grę wchodzą suplementy diety dostępne w aptekach. Natomiast generalnie dzieci powinny dostawać świeże, nieprzetworzone produkty, które zapewnią im skuteczną ochronę przed zachorowalnością. Produkty bogate w witaminę C, w witaminę D,
często również w tran, który działa profilaktycznie i zapobiega rozwojowi chorób infekcyjnych w okresie jesienno-zimowym. Zachęcam do zapisywania się do naszego POZ-u wszystkie dzieci, począwszy od zera, czyli już od okresu noworodkowego, poprzez okres niemowlęcy, aż do 18 roku życia, właściwie 19, kiedy to odbywa się ostatnie szczepienie profilaktyczne.